Przez ostatnie półtora roku w Polsce bardzo dużo mówiło się o tragedii na Broad Peak. Z jednej strony wszystko na ten temat zostało już powiedziane, z drugiej strony no, temat jest ważny i kiedy rozmawiamy o himalaizmie, to trudno go całkowicie pomijać. Pan bardzo ostro skrytykował wtedy postawy Adama Bieleckiego i Artura Małka. Nazwał pan ją katastrofą moralną w głośnym wywiadzie dla portalu offsport.pl. Jak dzisiaj z perspektywy czasu ocenia pan to, co wydarzyło się na Broad Peak? Wszystko jest jak było. Moja ocena się nie zmienia. Zresztą, no, co tu jeszcze więcej powiedzieć? Napisano dwie książki, gdzie też próbuje się w jakiś sposób rozumieć ten problem. Ten problem jest, ten problem pozostał. Jest decyzja komisji, jakaś ocena tego jest, prawda? W którą ja się w jakiś sposób utożsamiam. Oczywiście uważam, że to powinno być bardziej zdecydowane. Dlatego, że... Czyli pan podpisałby się pod treścią tego raportu Polskiego Związku Alpinizmu? No tak, no bo nie mam wyboru, prawda? Nie mam wyboru. Mimo, że początkowo był pan trochę sceptyczny co do składu komisji. No nie, no bo skład komisji, co powiedziałem, to też się nic nie zmienia. Po prostu no wyszło tak, jak uważałem, no bo tam... Jeżeli no, komisja jest o zimie, a skład jest letni, no to jest jak jest, prawda? Adam Bielecki to jest przypadek po prostu odosobniony. To nie jest sprawa całego himalaizmu, bo ja cały czas się spotykam z ludźmi, cały czas rozmawiam. Każdy jest zainteresowany tym, żebym mu coś na ten temat powiedział. Również spinacze, z którymi się spotykam, i oni uważają dokładnie tak jak ja. Od tamtej tragedii minęło już półtora roku. Czy przez te półtora roku miał pan okazję chociaż raz porozmawiać bezpośrednio z Adamem Bieleckim na ten temat? Znaczy specjalnie mnie to... No o czym ja mam z nim rozmawiać? To nie ma sensu. Ja mam swoją opinię na ten temat. Z Krzyśkiem Wielickim rozmawiałem ostatnio na festiwalu filmów. No Bielecki oczywiście istnieje i będzie istniał, no i będzie sobie tam robił co chce, ale no ja tutaj opinii nie zmieniam i będę zawsze w ten sposób reagował, jeżeli jakaś sytuacja będzie w przyszłości. Pytałem o to spotkanie, dlatego że Adam Bielecki tam w jednym z wywiadów mówił, że bardzo chciał, zależało mu na tym, żeby spotkać się ze środowiskiem zakopiańskim i wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii, ale nie spotkał się z taką chęcią spotkania z drugiej strony. No jeżeli chciałby się ze mną spotkać, to ja na pewno bym się z nim nie spotkał, bo dlaczego mam się z nim spotykać, żeby on mi coś wyjaśniał, skoro... Te materiały, które miałem i wiedzę, którą posiadam, to ja nie muszę się spotykać z kimś, którego oceniam negatywnie, prawda? Kierownik tej wyprawy, Krzysztof Wielicki, stwierdził w jednym z wywiadów, że do tej śmierci, do tej tragedii doszło ze względu na to, że Tomasz Kowalski przeliczył się z siłami, że powinien był zawrócić, ale nie zawrócił. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że to był taki najważniejszy błąd, który on popełnił? Nie, no to było całe spektrum błędów. Zaczynało się od składu, powołanie takiego składu, a nie innego, to już był błąd. To, że Kowalski nie wrócił, to nie, wiadomo, że nie wróci, bo kto wraca, będąc rzut beretem od szczytu? No nikt nie wróci. No po prostu no nie da się powiedzieć facetowi, żeby wracał. Zwłaszcza, kiedy ma szansę zapisać się w historii. No tak, być pierwszym człowiekiem, który zdobył dany ośmiotysięcznik zimą. Tak jest. No błędem było to, że w ogóle się dostał do składu. I tu jest wina i organizatorów, czyli Artura i Krzyśka, się zgodził w ogóle w czymś takim uczestniczyć. Wiosną Adam Bielecki udzielił wywiadu dla Przeglądu Sportowego, w którym już na spokojnie przyznał, że popełnił w trakcie tej wyprawy pewne błędy, że takie błędy wszyscy popełnili, natomiast nie godzi się zupełnie z takim twierdzeniem, że przez te błędy, które popełnił, doszło do śmierci Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbeki. Ja nie mam zamiaru w ogóle komentować tego, co robi Adam Bielecki. Ja już swoje powiedziałem. Szli w czwórkę, mieli wrócić w czwórkę, no i koniec. Śmierć Macieja Berbeki dla pana była wyjątkowo bolesnym doświadczeniem ze względu na to, że od lat był to pana przyjaciel. Jakim człowiekiem go pan zapamiętał? Spędzaliśmy ze sobą właściwie całe życie. No, razem mieliśmy firmę, razem się wspinaliśmy, razem jeździliśmy na motorach, razem jeździliśmy na rowerach. No, razem spędzaliśmy czas, no i można było na niego liczyć, no i tyle. No.
no tak to jest z przyjaciółmi, prawda? No. No i szkoda, że go nie ma. W zeszłym roku po całej tej sytuacji na Broad Peaku był pan w konflikcie z Arturem Heizerem, przynajmniej tak wyglądało to w mediach. Dzisiaj jego następcą jest Janusz Majer, który został nowym kierownikiem programu Polski Himalajzm Zimowy. W tej chwili będzie się nazywał Polskie Himalaje. W jakich relacjach jest pan dziś z Januszem Majerem? Janusza znam kilkadziesiąt lat, zresztą tak samo jak Artura znałem. Z tym, że z Arturem była sprawa no, ochrony jego programu, na co ja się nie godziłem, bo było to robione nie takimi metodami, co trzeba. I nasza przyjaźń z Arturem się skończyła chyba 15 czy tam 20 marca po tej konferencji, gdzie nie chciał się wycofać z pewnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o Janusza, no Janusz robi tak w jakiś sposób kontynuację. No, znamy się, lubimy, rozmawiamy ze sobą. No i tyle, no co wyjdzie, to wyjdzie, prawda? Tylko byle się ludzie znaleźli, bo na razie to tak kiepsko z tymi ludźmi. Mówi pan, że jest kiepsko z ludźmi, podczas kiedy takimi celami polskiego himalajzmu zimowego w tej chwili jest zdobycie dwóch niezdobytych do tej pory zimą szczytów K2 i Nanga Parbat. Czy widzi pan perspektywy na to, żeby przez najbliższe, powiedzmy, 10 lat polscy wspinacze dotarli na K2 lub na Nanga Parbat zimą? Szansa jest zawsze, no, ale no, z tego składu, który teraz jeździł po tych trekkingowych ośmiotysięcznikach, znaczy drogami trekkingowymi na ośmiotysięczniki, to nie wiem, czy się to da coś z tego wykluć. No. To na koniec jeszcze proszę powiedzieć, jakie jest pana największe górskie marzenie w tym momencie. Teraz? Tak. No, może najwyższy szczyt Krety? Jaki to? Nie, to za trudne pytanie. Jaki no grecki? W takim razie życzę zdobycia tego najwyższego szczytu Krety. Dziękuję bardzo za długą i miłą rozmowę. Moim gościem w programie Sektor Gości był dzisiaj Ryszard Gajewski, himalaista, przewodnik i ratownik górski. Dziękuję.